Miałem przyjemność z nim pracować kilka lat, bo pojechał z nami na zgrupowanie na Maltę mając lat 16. W tej chwili ma prawie 20, czyli te kilka lat już upłynęło. Przez ten czas z bramkarza czwartego został pierwszym bramkarzem Legii. To świadczy o tym, że ma talent. Jest, jest, jest! Brawa, Radio. Ambitni młody to są dwa, które mogą z bramkarza zrobić światowego bramkarza i on to wszystko ma. Na pewno dobrze skraca kąty, wychodzi bardzo szybko, umie obliczyć dobrze odległość od zawodnika i w odpowiednim momencie wyjść do piłki, gdzie wtedy jest mu ciężko strzelić. Radzi jest bardzo dobrze wyszkolony pod każdym względem, i technicznie, i taktycznie. Ma bardzo dobre warunki fizyczne, i koordynacyjnie, i szybkościowo, sprawnościowo. Myślę, że jest kompletny. Dzisiaj bramkarz musi być dobrym zawodnikiem, dobry psychicznie, szczególnie psychicznie w głowie, i musi pracować ze zespołem, bo to jest to, co wymaganie dzisiejszej piłki. Ja myślę, że Radziu mimo młodego wieku jest bramkarzem, który się nie boi. Współpracuje bardzo dobrze ze starszymi kolegami. No, ma takie cechy przywódcze. Na pewno jest bardzo opanowany. Mało krzyczy, daje dobre wskazówki na temat ustawienia zawodnika, jak gdzie się mam poruszać, do kogo przesunąć. To jest taka pozycja, tyle zmian i przepisów wprowadzonych w ostatnich latach, najbardziej dotyczących gry bramkarza, powodują, że bramkarz musi być najbardziej wszechstronnym, wyszkolonym piłkarzem na boisku. To musimy więcej popracować, żeby Radek szybciej rozgrywał tą piłkę, i myślę, że on o tym wie i cały czas nad tym pracujemy i będziemy się starali to poprawiać w każdym treningu. Yeah!